Witamy na dzisiejszym webinarze pod tytułem Jak tworzyć młodzieżowe kampanie społeczne. Ja się nazywam Ania Wurz, jestem koordynatorką projektu Młodzi w Akcji, a konkretnie ścieżki Kampania Zaufania. Będę również wdzięczna za napisanie na czacie, czy nas dobrze słychać i widać. Oraz też mogą Państwo napisać, skąd Państwo są, z której szkoły i czy też z projektu Młodzi w Akcji, bo akurat ten webinar jest kierowany tak naprawdę do wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem, ale będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli napiszecie Państwo, skąd jesteście i też może z jakiegoś innego programu CEO. Witam jeszcze raz serdecznie, w szczególności właśnie uczestników programu Młodzi w Akcji. Dzisiejszy webinar prowadzi Jan Dobkowski, z którym też mam przyjemność współpracować w Centrum Edukacji Obywatelskiej. No i oddaję Jaśkowi głos. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa wartościowe spotkanie. Ja się wyłączam. Gdyby były jakieś pytania odnośnie projektu, to będę jeszcze na czacie, będę odpowiadała na wszystkie pytania. Jasiek, powodzenia. Dziękuję bardzo, witam Państwa, bo głównie z tego, co wiem, zapisali się, połączyli nauczyciele, nauczycielki. Jeśli jest ktoś, kto się w ostatniej chwili zapisywał, to też proszę dać znać, jeśli to jest ktoś nie z kadry szkolnej, żebym też wiedział, na ile powinienem też nawiązywać i tutaj dużo mówić do młodych osób, które będą potem chciały wykorzystać tę wiedzę. Większość osób zarejestrowanych to byli nauczyciele i nauczycielki. Ale widzę, że też ktoś tutaj pisze, że nie jest z kadry szkolnej. Rozumiem, że to mogą być też osoby, możecie być osobami, które pracują z młodzieżą. To też jest dla mnie ważna wiadomość. Jeśli możecie napisać, to bardzo proszę o informacje takie. A ja tak może dwa słowa o sobie jeszcze powiem. Koordynowałem kampanię Bez Nienawiści. To była taka kampania Międzynarodowa Rada Europy, ja ją koordynowałem w Polsce. Tak jak nazwa sama wskazuje, Bez Nienawiści, dotyczyła ona nienawiści, mowy nienawiści, szczególnie w internecie. Była to kampania międzynarodowa tworzona przez młode osoby w wieku głównie studenckim, ale też licealnym. I tutaj dotyczyła, ona była głównie edukacyjna, natomiast też sporo takich powstało rzeczy internetowych. Też sama kampania i jej materiały zachęcały do tego, żeby tworzyć przekazy internetowe wobec mowy nienawiści, więc potem może jeśli to kogoś będzie to interesowało więcej, to mogę opowiedzieć na koniec i może coś jeszcze pokazać dodatkowo. Mówimy dzisiaj o kampaniach społecznych, szczególnie w wykonaniu młodzieży, tworzonych przez młodzież. Kampanie społeczne to jest taka część, taki rodzaj reklamy, który jest właśnie, dotyczy problemów społecznych. Na początek dwa słowa powiem w ogóle, co to jest właśnie, a potem pokażę kilka przykładów i będziemy rozmawiali o tym, jak takie kampanie można realizować w szkole, ale też po prostu z młodymi ludźmi, niekoniecznie w szkole. Więc kampania społeczna to jest taki zbiór różnych działań. To nie musi być tylko to, co się zwykle kojarzy z kampanią społeczną, czyli jakiś spot reklamowy, czy billboard, czy może jakaś reklama. Tylko to jest taki zestaw różnych działań, w ramach których często właśnie najbardziej rozpoznawalne czy widoczne są właśnie te spoty czy reklamy. Natomiast im zwykle towarzyszą i powinny tak naprawdę towarzyszyć wydarzenia, akcje, no i najlepiej jeszcze programy edukacyjne, bo jak będę do tego co jakiś czas wracał, edukacja według mnie jest najważniejsza i najbardziej skuteczna. Kampania społeczna to nie jest coś ciągłego. Ona powinna trwać określony czas. Czasami są te takie akcje typu, nie wiem, godzina dla ziemi, prawda, czy jakiś dzień międzynarodowy jakiegoś tematu, czasami tydzień, czasami jest miesiąc walki na przykład z rakiem piersi. Więc to zwykle ta kampania powinna trwać określony czas, żeby była mierzalna, żeby dało się sprawdzić, czy ona działa, jaki ma efekt,
i żeby była po prostu do sprawdzenia jej skuteczność. No nie można kampaniować całe życie po prostu. Oczywiście można działać całe życie na jakiś temat, natomiast to, ta kampania społeczna powinna mieć swoje określone jakieś tam ramy. I też powinna być skierowana do określonej grupy osób. To może być grupa wiekowa, to może być grupa zawodowa, to może być grupa, która ma jakieś określone po prostu, nie wiem, to może być grupa, kampania skierowana do polityków, czyli jakiejś takiej grupy, która ma władzę, czyli ma najlepiej swojego określonego odbiorcę, bo wtedy też da się konkretniej ją zaprojektować i też można sprawdzić potem, czy rzeczywiście ona dotarła. Takie kampanie skierowane do wszystkich zwykle nie są skuteczne, bo po prostu ani ten przekaz nie dostosowany do danej grupy, ani właśnie potem ciężko do tych wszystkich osób z całego świata dotrzeć. I na koniec kampanie społeczne dotyczą czy to wzrostu wiedzy, czyli po prostu dostarczają informacji na tematy, które po prostu są jakoś mniej znane. Mogą dotyczyć zmiany postaw, zmiany myślenia na jakiś temat, zmiany zachowania w określonych sytuacjach. No czasami mogą to dotyczyć w ogóle rozwiązania problemu, jak na przykład kampania społeczna, na przykład zbierająca pieniądze na jakiś cel, prawda? To może się zdarzyć, że jak zbieramy pieniądze na jakąś operację, czy na jakąś, jeśli ten budżet jest osiągalny, to jest nawet możliwe, że ta kwota zostanie zebrana i ten problem zostanie rozwiązany, czy przynajmniej ten jego cel właśnie. Ale zwykle te kampanie raczej jakoś pomagają właśnie dowiedzieć się, zmienić nastawienie, przemyśleć, podjąć refleksję. Tak bardziej właśnie są perswazyjne, zachęcające do jakiejś zmiany działania. I kilka przykładów. Oczywiście kampanii społecznych jest bardzo dużo. Ja kilka wybrałem takich trochę dotyczących działań, o których Państwo pisali w swoich zgłoszeniach. Nie było dużo tych informacji, więc też próbowałem tak się do tych odnieść, przynajmniej które pisały. Kilka osób pisało w temacie komunikacji, tolerancji, dotyczące może migracji, może uchodźców, może takiej właśnie nienawiści, może cyberbullyingu. Więc tutaj kilka takich zaproponuję, ale też, żeby to nie było jednostronne, to też kilka innych pokażę. Więc zacznę od takiej kampanii, która też była jedną z kampanii dotyczących kampanii bez nienawiści. Ona była przeprowadzona na Litwie. Jak zobaczycie, ta kampania zupełnie inaczej się odnosi, niż zwykle kampanie się odnoszą do mowy nienawiści czy jakoś tam przemocy. I ona ewidentnie jest taką kampanią wysokobudżetową. To jest chyba jedyna taka kampania, którą będę pokazywał, która miała wysoki budżet, wymagała wielu środków, czasu i nakładów. Zapraszam do obejrzenia.
Dobrze, wracam do Państwa. Więc tak jak cofając się chwilkę do tego opisu kampanii społecznych, ta kampania rzeczywiście składała się z samego nagrania filmu, spotu, który ewidentnie tutaj wskazuje na takie pozytywne cechy, na życzliwość, na pomaganie sobie. Jemu towarzyszyły oczywiście rozdawanie ulotek, plakaty, ale też akcje w szkołach, zajęcia w szkołach, które znowu nakręcały kolejne, zachęcały do kolejnych działań takich akcyjnych, aktywistycznych. Tutaj grupą docelową, jak można zauważyć, była akurat większość grup wiekowych, bo były i dzieci, i młodzież, i dorośli, i starsze osoby. Po prostu taka ogólnie społeczna kampania i zachęcało do tego, żeby po prostu być życzliwym dla siebie. Opierała się na takim zachęceniu do zmiany pewnie, no po prostu bądź życzliwy. Nie miała dużo wspólnego z taką właśnie mową nienawiści, negatywnym oddziaływaniem właśnie mowy nienawiści w internecie na przykład. A żeby pokazać tutaj inny rodzaj kampanii w tym temacie, który na przykład był prowadzony w szkole, mowa nienawiści w internecie w wykonaniu młodzieży. Oczywiście młodzież nie może sobie pozwolić na taką wielką, nie ma budżetu takiego wielkiego, nie ma też pewnie takiego sprzętu, takiego tyle czasu, tylu ludzi, którzy potrafią się skupić na tym działaniu, ale najważniejszy jest pomysł. I młodzież z Głogowa w ramach kampanii Bez Nienawiści w Polsce nagrała film. Sami wymyślili scenariusz, sami wymyślili dialogi, sami to wszystko wymyślili, jak to ma wyglądać, cały ruch wymyślili. Natomiast w czym dostali wsparcie, to był filmowiec, który nagrał to i potem zmontował. Co wiadomo, też jest ważnym czynnikiem, więc też nie do przecenienia. Natomiast jest to pewnie też do zrobienia też własnym sumptem, własnymi środkami. Proszę zobaczcie, zupełnie inna odsłona jednej kampanii. Jesteś jak wózek w Tesco, wkładasz 2 złote i jedziesz ile chcesz. Może ma ból dupy po zabawie z kolegami. Gdzie twoja tęcza, cioto? Zabijcie to, zanim złoży jaja. Zagazować śmiecia. Pokus, pokus, czary mary. Twoja stara to twój stary. Spadaj, lewaku. Jesteś zwykłym śmieciem. Spalić go w Auschwitz. Idź się wybielić, bambusie. Przywalić ci, czy sam się przewrócisz. Żryj gruz, cyganie. Wracaj do siebie, bruda. Sznur na szyję i nie żyjesz. Idź zbierać bawełnę, frajerze. Nie przejmuj się nimi. Czemu go oceniacie, jak go nie znacie? W sieci i tak nie jesteście anonimowi. Widzisz? Zareaguj. Możesz uzyskać coś cennego. Nie tylko wdzięczność. Widać, że ten język przekazu zupełnie inny, bardzo wulgarny wręcz momentami, bardzo dosłowny. To jest coś, do czego potem przejdziemy przy realizowaniu, przy planowaniu. No oczywiście pytanie, czy chcemy taki mieć język, natomiast no jest to język pewnie, który może jest rozpoznawalny dla wielu młodych osób i który może też dotrzeć z przekazem, właśnie ze zrozumieniem, być zrozumiały przez inne młode osoby. Poza tym spotem, który został nagrany w czasie chyba jednego dnia, ta grupa też organizowała wydarzenia właśnie w szkołach, prowadziła warsztaty dla młodszych osób. Wcześniej została przeszkolona, żeby być edukatorami, edukatorkami. Także robili akcje takie miejskie w terenie Głogowa. Rozdawali ulotki, też robili różne akcje internetowe. Przy okazji pikników robili akcje takie fotograficzne, żeby fotografować się z jakimiś hasłami, sprzeciwu wobec nienawiści.
wsparcia dla jakichś grup, które dotyka mowa nienawiści. Ta kampania dość długo trwała, to nie był dzień, tydzień, miesiąc, to był pewnie rok, kiedy ta młodzież działała. I oni tutaj akurat tym spotem głównie ten spot skierowali do młodzieży, ale te inne działania także do dorosłych i do młodszych dzieci, takie już prawda, delikatniejsze, odpowiednie też przekazowo, bo to jest ważne, teraz do tego wrócimy, jak do konkretnych grup prowadzić, jak do konkretnych grup mówić. No i oni ewidentnie zachęcali do tego, z jednej strony pokazywali, prawda, jakie słowa są używane w internecie do innych osób, takich jak oni, więc mówili o tym, zachęcali, żeby reagować, prawda, to jest dość wyraźne. Nie zatrzymali się tutaj na tylko pokazaniu tego, że to jest takie właśnie bardzo wulgarne i niefajne, tylko też zachęcili do tego, żeby jednak reagować, zwracać na to uwagę i nie zostawiać tego w ten sposób. Ostatnią kampanią, którą chcę pokazać w tym temacie, jest taka kampania dotycząca, też to zaraz zobaczycie, czego dotyczy. Są wszędzie, we wszystkich miastach Polski, na domach, murach, płotach, chodnikach. Hasła nienawiści. Ten klimat rasizmu i homofobii towarzyszy nam na każdym kroku. Przyzwyczailiśmy się do niego i mimo, że nie zgadzamy się z treścią malowanych haseł, nie robimy nic, by im przeciwdziałać. Co zatem trzeba zrobić, aby ludzie przestali przechodzić obok takich haseł obojętnie? Jak sprawić, żeby zaczęli reagować na tak powszechne przejawy nienawiści? Wystarczy pokazać, że bierność tak naprawdę reklamuje nienawiść. Nam się to udało. Jak? W największych polskich miastach zrobiliśmy dokumentację zdjęciową hejterskich napisów. Nasze zdjęcia umieściliśmy w formie reklam na billboardach tuż obok miejsc, w których napisy występowały w rzeczywistości. Każdy billboard opatrzony został hasłem "Twoja bierność reklamuje nienawiść". Napisy wyrwane ze swego prawdziwego kontekstu i wrzucone w przestrzeń reklamową nabrały innego wymiaru. Stały się widoczne, niewygodne dla oczu, budziły oburzenie, ale co najważniejsze, zmuszały do działania. Brzydkie słowa są wypisywane, niestety. Nie oczekiwaliśmy od przechodniów, aby samodzielnie zamalowywali napisy. Zachęcaliśmy po prostu, aby je fotografowali i wysyłali zdjęcia wraz z lokalizacją na stronę hatestop.pl. Każdy zgłoszony hejterski napis automatycznie został przeznaczony do usunięcia przez wolontariuszy projektu Hatestop. Akcja odbiła się szerokim echem w telewizji, radiu, a w pierwszym śniadaniu w toku Wiktor Jędrzejewski i internecie. Wszyscy przekonaliśmy się, jak łatwo można się pozbyć rasistowskich i homofobicznych napisów. Wystarczy je zobaczyć i zareagować. Ostatni spot, który dotyczy mowy nienawiści dzisiaj. I tutaj mamy już poza przestrzenią internetu duży problem zidentyfikowany przez Stowarzyszenie Projekt Polska i kampanię Hatestop. Spot tutaj widzicie jest tylko taką właściwie promocją i informacją tej kampanii. Poza tym głównym takim fundamentem właściwie tej kampanii były akcje zamalowywania nienawistnych napisów w całej Polsce. I być może ktoś z Was brał w tym udział, słyszał o tym, dajcie znać w komentarzu, bo to rzeczywiście ta akcja na pierwszy dzień wiosny się odbywała i w innych też terminach. Ja pamiętam, że powstały kampania stworzona przez młodych ludzi, oczywiście to nie byli licealiści. Licealiści szkoły często brali w tym udział, natomiast akcja była robiona przez osoby tak w wieku studenckim, powiedzmy, i właśnie zawierała właśnie takie, bo wiadomo, to tutaj, żeby zamalować jakiś nienawistny napis, to oczywiście trzeba mieć zgodę spółdzielni danej, czy danego właściciela danego budynku, trzeba mieć pieniądze na farby i wałki, to nie może być bardzo duży koszt, pewnie kilkaset złotych tutaj wystarczy. Czasami nawet spółdzielnia się na to włącza, się do tego zgadza się i wspiera takie działanie.
Natomiast oczywiście czasami formalności, tudzież właśnie społeczność lokalna, której to nie przeszkadza, może jakoś blokować takie działania. Przy okazji właśnie były nagrywane filmy, przy okazji tych, i tutaj filmy bardziej służyły temu, żeby rozpropagować daną akcję. Kolejne zamalowywanie, kolejne zachęta, promocja, zaproszenie na kolejne zamalowywanie, potem dokumentacja zamalowywania. Fajna, nakręcająca się taka kampania. Ona też trwała określony czas, już w tej chwili nawet nie pamiętam dokładnie, ile to trwało. I tutaj rzeczywiście przekaz był wyraźny, prawda, taki, że widzisz nienawiść, zareaguj, prawda? Podobnie jak w tamtym spocie internetowym, natomiast tutaj było tak, że widzisz nienawiść, ten napis, zamaluj go po prostu. Więc tutaj taka zachęcająca do rozwiązania problemu lokalnie, oczywiście nie da się tak, żeby nie było takich napisów, bo to oczywiście nie zależy od nas, tylko to zależy od zmiany jakiegoś podejścia do tematu przez osoby, które tworzą te napisy, ale ta kampania nie była do tych osób skierowana. Więc ewidentnie to było do tych, którzy widzą, nie zgadzają się, są w stanie to zmienić. I też, żeby jeszcze trochę wyjść z tego tematu, pokazać inną kampanię, właściwie taki ruch społeczny bardziej nawet, za to młodzieżowy, to pokażę wam taki spot jeszcze. Zmiany klimatu postępują i postępują z winy człowieka. No wiecie, za 50 lat nie będzie można żyć na tej planecie, więc fajnie by było może coś z tym zrobić. Strajkujemy, żeby pokazać nasz sprzeciw wobec bierności polityków w kwestii zmian klimatycznych. Jeżeli nic w tym momencie nie zmienimy, cała gospodarka i życie społeczne, jakie znamy teraz, po prostu runie. W ogóle niesamowite, że tyle młodych ludzi też uważa to za ważne. My jesteśmy właściwie ostatnim pokoleniem, które może coś zmienić. Walczymy o naszą przyszłość, o to, żebyśmy mogli normalnie założyć rodzinę, normalnie myśleć o karierze. Chcemy pokazać, że też mamy głos. Że to jest naprawdę nasza walka całego naszego pokolenia. Międzynarodowy strajk klimatyczny był tutaj pokazany w spocie innej kampanii jeszcze. To działa, to jest taka kampania, która promuje działania różnych organizacji pozarządowych. Więc to jest taka trochę kampania o kampaniach, tudzież kampania o organizacjach właśnie też społecznych. Strajk klimatyczny oczywiście młodzieżowy znacie wszyscy doskonale na pewno, bo tego się nie da przeoczyć, to jest ruch, który przez ostatni rok, kilka lat, prawda, na naszych ulicach się pojawia, w internecie się bardzo dużo pojawia, pewnie w waszych szkołach również. Proszę tutaj potwierdzić w komentarzu, żebym widział, że słyszycie mnie i że dochodzi do mnie to, co, do was to, co ja mówię, i też, że to jest aktualne w waszej szkole. Pewnie te strajki klimatyczne to jest coś, co bardzo jest też obecne, też widzicie to, tak? I tutaj też ten spot, to jest spotów nawet nie kojarzę, czy pewnie były jakieś takie zapowiadające konkretny strajk, konkretne wyjście na ulicę. My tu to szczególnie w Warszawie oczywiście widzimy te strajki. Natomiast tutaj głównie jest para w to, żeby właśnie przekonywać, dawać informacje. Tutaj szczególnie wzrost wiedzy jest ważne w tych kampaniach. No oczywiście zmiana postawy, żeby rzeczywiście to kogoś obchodziło i żeby polityków przekonać, żeby zmienić nastawienie polityków do tej sprawy. No i oczywiście tutaj głównie pewnie się odbywają wydarzenia, dużo internetowych takich właśnie też zachęt do działania, dokumentacji ze strajków, z demonstracji. Pewnie trochę edukacyjnych wydarzeń, ale też takich właśnie rówieśniczych. To jest fajne w młodzieżowym strajku klimatycznym, że tutaj jest dużo takiej rówieśniczej edukacji, prawda? Przekazywania wiedzy, czyli też mówienie o swoim
o swoim właśnie doświadczeniu, o swoich przekonaniach. Takie rówieśnicza edukacja jest zwykle najbardziej skuteczna. Oczywiście nie zawsze można liczyć, że każdy typ wiedzy się da tą drogą przekazać. Jakieś historyczne rzeczy geograficzne czy inne z waszych być może przedmiotów nie zawsze da się tak, ale wiadomo, że w ramach czy kółek, czy szkolnych, czy innych takich działań, gdzie łapiecie dzieciaki czy młodzież właśnie poza lekcjami, to jest taka najlepsza forma nauki. Przeczytam jeszcze tylko komentarze od was. Okej, rozumiem, ale mam nadzieję, że pozytywnie się odnosicie do tego, że czujecie się jak na lekcji online, że to nie jest jakiś diss na mnie, tylko bardziej takie, że czujecie tak jak że ja się czuję trochę tak jak wy. Dobrze, dzięki za potwierdzenie. Dobrze, kilka było przykładów, teraz chodźmy dalej. Jak w ogóle do tego się zabrać? Tak? Bo tutaj jakby też w tę stronę do tego dążymy, żeby to zrealizować w szkole czy z młodzieżą. Więc jak to zacząć przygotowywać? Bo oczywiście to, co mam nadzieję, że to co w przykładach wyszło, pokazały te przykłady, to oczywiście można zrobić o podobnym temacie bardzo dużą akcję, prawda, o nienawiści robiły kampanie, nie wiem, takie firmy jak Orange, wielkie jakieś korporacje ostatnio się zainteresowały, i robiły coś wokół tego. Ale można też małą właśnie taką lokalną, szkolną zrobić szkolny spot, szkolne działania, i one też są pewnie podobnie skuteczne, no bo mówmy się, że to, że ktoś zrobi właśnie, nie wiem, reklamę samochodu jakiegoś super szybkiego, super drogiego, no to nic nam to jakby nie zmieni w naszym życiu. Więc jak pokażemy nawet, że można być życzliwym, a pokażemy w mniejszym zakresie tą życzliwość, to też będzie w porządku. Ta życzliwość, właśnie jeszcze przy okazji życzliwości, to trochę ostatnio w związku z tym, że jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, to jeszcze wam chciałem pokazać, tu się z wami podzielę swoim ekranem. Zaraz wam pokażę jeszcze. A, chociaż tak naprawdę to chciałem pokazać bardziej. Zobaczymy, czy mi się to uda. Jeszcze pewne zdjęcie, które mi w ostatniej chwili widzicie mój ekran. Te działania, które w kontekście pandemii koronawirusa, prawda, czy całe akcje właśnie dziękowania osobom, które są na pierwszej linii, włącznie z wami oczywiście, wy jesteście jedną z grup najbardziej narażoną na koronawirusa, ale też lekarze oczywiście jeszcze bardziej, być może właśnie stykający się z tymi najgorszymi, najcięższymi przypadkami i rzeczywiście pracujące całą dobę, tudzież więcej, kilka dób. To są fajne takie rzeczy, które są proste, w sensie takim, że żeby narysować, zrobić kopię takiej ulotki, takiego rysunku, rozdać ją, napisać podobny post, prawda, udostępnić jakieś zdjęcie fajne, formy dziękowania osobom, które rzeczywiście też ciągle jeżdżą, przewożą nas w transporcie miejskim. To są takie fajne formy, gdzie można właśnie dziękować, gdzie można podtrzymywać, jakoś pokazywać. Przepraszam, bo tutaj mam sygnał. Aha, nie widzieliście tego, co ja pokazywałem. Dobra, to ja jeszcze raz to spróbuję wam pokazać w takim razie. Przepraszam za trudną. Że to nie było tego widać. A jak się nie uda, to najwyżej wam opowiem po prostu i może. Nie, chyba to się nie uda. W porządku. To ja wam tylko powiem w takim razie, że pokazywałem wam rysunki, grafiki, które pewnie często widzicie w internecie, na Facebooku czy w innych miejscach, dziękujących lekarzom, dziękujące kierowcom. Że pracują cały czas, że się narażają i to jest fajne, że prawda, że taka prosta grafika, prosty znak podziękowania, docenienia może właśnie
podtrzymać na duchu, wesprzeć. I to jest to, co może być też kampanią społeczną. Nic właściwie nie kosztuje, bo takie udostępnienie, czy wydrukowanie i pokazanie, a jednocześnie jest bardzo fajną sprawą wspierającą. Czyli teraz jest to taki moment, kiedy właśnie drobne rzeczy bardzo potrafią wesprzeć. Jedną wam jeszcze, tak, zapomniałem jeszcze a propos tych właśnie pandemii, to jeszcze mam dla was jedną i teraz mam nadzieję, że mi się uda udostępnić, bo tym razem to będzie strona internetowa. Więc mam nadzieję, momencik, tylko tutaj się ze swoim... Coś mi się tutaj nie udaje. Momencik, tu mam przykłady. Tak, mogę wam podać linka. Rzeczywiście. Dobrze, to w takim razie spróbujcie sobie otworzyć ten link, który wam wyślę. Jest takie nagranie spotu. Ten spot jest angielskojęzyczny, ale chodzi o... Dajcie znać, czy tam się otwiera, czy widać to. Działa. Jeszcze chwilę dam szansę skończyć oglądanie. W tym spocie, jeśli komuś się nie udało obejrzeć, chodzi o to, że niektórzy z nas noszą kilka masek naraz. Chodzi oczywiście o te fizyczne maski, te, które nosimy na twarzy, materiałowe i te, które no, trochę czasami udajemy, czy w tej sytuacji trochę nam jest ciężko, prawda, i udajemy, że wszystko jest w porządku, natomiast niekoniecznie tak jest, czujemy się źle, samotnie, nie wiem, opuszczeni jesteśmy, nie możemy kontaktować się z najbliższymi. Myślę, że to jest też sytuacja, w której może być wielu z waszych uczniów i uczennic, więc myślę, że to też jest fajny temat na działanie i takie zachęcenie, zapytanie, tak, też zbudowanie relacji właśnie w tym temacie. Jak wy się czujecie, czy myślicie, że komuś potrzebne, komu jest potrzebne wsparcie, jak możemy je okazać? To jest takie coś, co znowu nie kosztuje nic, można to wyrazić gestem, można to wyrazić jakimś napisem, można to wyrazić jakimś właśnie rysunkiem. I być może to jest fajny temat na kampanię po prostu, takie szkolne, lokalne po prostu, żeby się zorientować, czego ludziom brakuje i jak można ich wesprzeć. Tym, którzy się trochę lepiej czują, mają moc trochę, żeby innych wesprzeć, żeby zainteresować się tym właśnie, co wydaje się, że jest najniebezpieczniejsze po tym pół roku już takiej przynajmniej częściowej izolacji. Więc zachęcam, że to jest może jeden z takich pomysłów, które warto rozwinąć. Dobrze, więc tak, więc jak zacząć w ogóle, jak podejść do tworzenia kampanii? Po pierwsze trzeba zacząć od tego, co nas najbardziej bulwersuje, czy interesuje, czy coś by się chciało zmienić. Tak jak was pytałem już w ankiecie przed tym webinarium, to jest kluczowe, żeby właśnie, dlatego też pod tym kątem chciałem wybierać te przykłady, które wam pokazuję, czy odnosić się do tych przykładów, bo to jest to, co najbardziej, na jaki temat warto zrobić właśnie kampanię. No i tutaj to jest kilka różnych pytań, które mogą być odpowiedzią, czyli jakiej wiedzy czy świadomości brakuje, na jakie myślenie, postawy czy zachowania warto wpłynąć. Czy w naszym okolicy właśnie są jakieś takie miejsca, nie wiem, gdzie strach chodzić,
może dlatego, że jest ciemno, może, że jest błoto, może, że pojawiają się tam jakieś osoby, których się boimy. Być może po prostu nie da się chodzić, bo są dziury w drodze. Być może nie da się jeździć bezpiecznie rowerem, bo nie ma ścieżek rowerowych. Być może coś nam śmierdzi, być może coś nam przeszkadza, może właśnie powietrze śmierdzi, może wysypisko, może rzeka, może jeszcze coś innego wydaje jakieś zapachy nie takie jak trzeba. Wiadomo, że przynajmniej ja wiem, mi to bardzo przeszkadza. Kiedyś miałem szkołę koło fabryki farmaceutycznej i to w momencie, kiedy tam trwała produkcja jakiegoś leku, to po prostu czuło się jak na haju po prostu. Więc są po prostu, i to bardzo przeszkadzało, więc to wiem z doświadczenia i myślę, że to może być coś, co z jednej strony zmniejsza komfort życia, a z drugiej strony po prostu, no tak, i nauki, ogranicza te możliwości nauki. Ktoś z Was napisał właśnie, że tym tematem może być, co zrobić, żeby nie zwariować w czasie pandemii. To właśnie być może to moje poprzednie przykłady jakoś tak zachęcają, czy dają pewien pomysł na to, co można zrobić, bo wydaje mi się, że to jest taki być może teraz taki bieżący, no wiadomo, że trochę różne rzeczy się sypią w czasie, jaki mamy, ale może ta pandemia jest takim najbardziej namacalnym i najbardziej wartym zaadresowania problemem. Ale jeśli nie, to warto sięgnąć do kampanii, które widzicie, które Was interesują. Jeśli dana kampania właśnie startuje w danej chwili, to warto przyjrzeć się, jak u nas jest lokalnie. Jeśli jest kampania dotycząca, nie wiem, biorę z rękawa na przykład, niskiego czytelnictwa w Polsce, to może warto sprawdzić, jak jest w Waszym miejscu. Jeśli kampania dotyczy jakiegoś właśnie, nie wiem, nadmiernej prędkości na drodze, to może warto właśnie sprawdzić statystyki policyjne u Was, jak akurat jest, jaka jest sytuacja. Po prostu sprawdzić, czy bieżące, albo właśnie jakieś statystyki nowe, badania powstają, że właśnie jakieś zatrważające informacje, prawda, że 80% ludzi nie wie, że coś tam, albo kwestie jakieś zdrowotne. Więc warto wtedy, jeśli nie mamy takiego konkretnego pomysłu albo nie ma zgody na to, można właśnie się chwycić czegoś, co nas w tej chwili właśnie jakoś złapało i sprawdzić po prostu lokalnie, jaka jest sytuacja w danym temacie. No i wtedy, jak już mamy ten temat, to sprawdzić właśnie, jakie mamy grupowe umiejętności, czy to kwestie rysownicze, czy tworzenia grafik, czy właśnie nagrywania filmów, czy a może w ogóle to nie ma związku z tymi właśnie audiowizualnymi, takimi reklamowymi rzeczami, tylko właśnie może mamy świetnych organizatorów, organizatorki wydarzeń, może mamy kogoś, kto świetnie śpiewa albo gra na czymś, może mamy fajne znajomości, prawda, kogoś, kto może nam pewne nasze deficyty nadrobić, czy to jeśli chodzi o środki być może, ale być może jakieś umiejętności, jakieś możliwości taniego druku, czy wytworzenia czegoś, co nam się przyda do danego działania. Więc to są takie rzeczy, które warto na początku sprawdzić. Co nas interesuje i co mamy, żeby nad tym popracować. I takimi potem jak już to wiemy, jak już wybierzemy sobie ten temat, to ograniczmy ten cały temat, no bo wiadomo, że jeśli to jest na przykład to czytelnictwo, no to nie będziemy nagle sobie zakładali, że chcemy, żeby każdy przeczytał właśnie, nie wiem, 5 książek rocznie. Tak jest teraz chyba jakoś tak, jak z jednych z ostatnich badań wynikało chyba, że jakaś tam część Polaków czyta jedną książkę rocznie, prawda, i to jest mniejszość i my chcemy osiągnąć, żeby każdy czytał 5 książek, każdy czy 5, albo każdy jedną, tak, to jest coś w ogóle niewyobrażalnego, niemożliwego do osiągnięcia, więc przede wszystkim to, co warto sobie zakładać, to żeby ten cel był jak najbardziej właśnie do zrobienia po prostu. I jak już to wiemy mniej więcej, coś takiego osiągalnego, czyli właśnie może nie, że książkę, ale może ktoś, no po prostu jakiś taki, może jakąś jedną stronę tekstu jakiegoś wybranego, może jakąś taką wybrać sobie cel, że a może jakąś informacją dotrzeć do kogoś, tylko też znowu nie z jakąś tam specjalistyczną wiedzą oczywiście, tylko jak najbardziej konkretną. Jak już to mamy,
wiemy mniej więcej, co chcemy osiągnąć, jaki to będzie konkretnie zakres wiedzy, czy może to będzie to, co, o czym mówiliśmy na początku, czyli może to będzie to właśnie, jaką postawę zmienimy, czy właśnie myślenie o pewnych rzeczach. I to wtedy też warto tak to ocenić te cele, żeby właśnie było osiągalne cały czas, tak? Że nie sprawimy, że wszyscy nagle się przekonają do życzliwości, że będą wszyscy życzliwi, prawda? Czy przepuszczać się będą właśnie, nie wiem, na skrzyżowaniach, jeśli chodzi o kierowców, tylko rzeczywiście, żeby to było jak najbardziej takie coś, co jest osiągalne. I druga sprawa, do kogo mówimy, tak? Czyli tak jak na początku mówiliśmy o tym, że to mogą być różne grupy, czy wiekowe, czy zawodowe, czy jakieś właśnie, których dotyczy jakaś sprawa, to chodzi o to, żeby wiedzieć, do kogo się mówi, żeby wiedzieć w związku z tym, że jak już wybierzemy tę grupę, żeby dostosować język oczywiście, bo tutaj jest to kluczowe, żeby ten język był odpowiedni, żeby wiedzieć, żeby sobie potrafić wyobrazić, jak te osoby, kim one są, jak patrzą na życie, prawda, jak myślą o różnych rzeczach, jaki jest stosunek do problemu, o czym wiedzą, o czym nie wiedzą, czy w ogóle się nim interesują, prawda? Bo może dzieci w ogóle nie będą się interesowały nadmierną prędkością na ulicy, kierowcy nie będą być może się interesowali tak z założenia po prostu, nie wiem, wychowaniem dzieci, tak? albo jakością edukacji w szkołach. Prawda? Więc trzeba by tutaj dokładnie wiedzieć, do kogo się mówi, żeby też mówić mu i założyć też, co te osoby wiedzą i co można do nich powiedzieć w związku z tym. Jak też myślimy o osobach, do których kierujemy swoje działania, no to też trzeba sobie wyznać taką główną, wąską grupę docelową, trochę szerszą, która też jakoś tam część tych informacji dostanie, ale niekoniecznie wszystkie. No i taką grupę, która usłyszy o problemie, gdzieś tam, nie wiem, na Facebooku zobaczy ją, ale nie liczymy, że coś konkretnie zrobią, nie oczekujemy też tego, ale chodzi o to też, żeby ich nie zniechęcić do naszego przekazu, do naszej sprawy. Czytam komentarze, żeby zobaczyć, czy o coś nie pytacie akurat. Chyba nic tutaj nie muszę w tej chwili jeszcze odpowiedzieć, nie mam nic takiego do odpowiedzenia. Więc tak, czyli w tym, do kogo mówimy, chodzi o to właśnie, żeby wybrać konkretną grupę, żeby nie mówić, że nasza kampania, nasze działanie jest do wszystkich skierowane, bo wtedy, tak jak mówiłem już wcześniej, to nie zadziała. Po prostu nie tak samo się mówi do dziecka, jak się mówi do seniora, prawda? Nie tak samo się mówi do kierowcy autobusu, PKS-u, czy nie tak samo do profesora, czy nauczyciela, prawda? To są inne grupy, czym innym się interesują, inaczej się do nich po prostu mówi o różnych sprawach. Dobrze, próbuję prze. Dobra, i teraz jaka jest największa, najważniejsza rzecz, którą chcemy powiedzieć? I to chodzi o taki, wiecie, taki przekaz, jedno zdanie, które jak wrócimy do tamtych spotów, które wam pokazałem, właśnie na przykład o tym, widzisz przemoc, czy widzisz nienawiść, zareaguj. Tak, to był pewnie ten przekaz tego młodzieżowego spota. Widzisz nienawistny napis na ścianie? Zamaluj go. To jest pewnie ten przekaz kampanii Hate Stop. Bądź życzliwy, to jest pewnie przekaz tej pierwszej litewskiej kampanii z Pandą w roli głównej. Strajk klimatyczny? No to jak myślicie, co to może być za przekaz? Dbajmy o planetę, dbajmy o Ziemię. Trzeba by sprawdzić, czy jest taka, jest taki konkretny, prawda, jeden przekaz. No tam jest pewnie kilka apeli, żeby właśnie ograniczyć wydobycie węgla, ograniczyć spalanie węgla, prawda, zadbać o różne elementy środowiska. Ale warto, żeby ten temat streścić właśnie w jednym zdaniu,
że potem jak kogoś zapytamy o dowierzeniu danego spotu, zobaczeniu danego plakatu, wzięciu udziału w danej akcji na przykład ulicznej, czy jakiejś demonstracji na przykład, jakie jest główne hasło, prawda, danej demonstracji, czy to jest, czy da się powtórzyć, czy to jest tak było cesa do lasa, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak, tutaj żeby były chodniki równe, a tam żeby kierowcy jeździli przepisowo, a tutaj dbajmy o zdrowie, prawda, to się wszystko jakoś może nie zmieścić, więc warto, żeby był ten przekaz jak najbardziej do powtórzenia. No i jakie działania planujemy? I w jakim czasie, prawda? To jest wszystko to, co wy też pewnie znacie z różnych waszych działań szkolnych czy pozaszkolnych. Właśnie, jak planujemy coś, kiedy to się odbędzie, ile będzie trwało, wiadomo, że to też powinno być określone. Też chodzi pod tym kątem, ile mamy siły, ile nam wystarczy siły i energii i nie wiem, czy pieniędzy na działanie, czy jak teraz idzie zima zaraz, to czy będziemy długo stali na ulicy, czy nie, czy mamy otwartą szkołę, czy nie, czy to właśnie bardziej internetowo pójdziemy z działaniem, jesteśmy w stanie napisać dużo kartek do lekarzy, czy kierowców, czy nauczycieli, czy może uczniów właśnie innych, albo dzieci, albo jeszcze jakiejś innej grupy, czy seniorów. Warto określić właśnie, na ile mamy siłę i środki właśnie, cierpliwość, czy na ile właśnie, może na początek działanie będzie pilotażowe, a potem być może powtórzymy to, czy zrobimy drugą edycję. No i ważne pytanie o sojuszników, czyli czy nasi sąsiedzi nam pomogą w tym, czy nasza społeczność szkolna, czy rodzice, czy dyrekcja, czy inni nauczyciele, nauczycielki, czy młodzież, czy dzieci włączą się, czy będzie jakiś sponsor na przykład, czy może da się organizacje społeczne, inne, lokalne włączyć, jeśli właśnie działamy w temacie na przykład wsparcia osób bezdomnych, to czy one nas wesprą, czy możemy tutaj mieć wiedzę na ten temat, żeby poruszyć innych, żeby razem coś zrobić, czy jeśli robimy kampanię o klimacie, to tutaj czy mamy właśnie inną organizację na miejscu, a może mamy taką większą organizację, która działa ogólnopolsko i może nas wesprzeć materiałami, czy wiedzą, czy właśnie może wziąć udział w jakimś zdalnym spotkaniu, czy przyjechać, czy właśnie jakoś tu w inny sposób wesprzeć, więc tutaj warto ocenić, kto jest naszym zasobem, kto może nam pomóc. I to są takie rzeczy, które nam są potrzebne do tworzenia, zanim zaczniemy kampanię, na etapie planowania jej, właśnie, żeby tutaj nie przestrzelić, tak? Ja jeszcze wrócę może na chwileczkę tutaj i powtórzę to. Czyli co chcemy osiągnąć, jaki mamy dokładnie temat i jaki konkretnie cel, prawda? Czy to chcemy, żeby określona grupa osób więcej czytała, czy właśnie jak chcemy na przykład, żeby kierowcy zwalniali na przykład, jeździli przepisowo, to może chcemy, żeby koło szkoły jeździli przepisowo. Widziałem taką kampanię, na której to akurat droższa kampania, bo dzieci nosiły takie przenośne, na plecakach swoich miały przyczepione takie przenośne radary mierzące prędkość kierowców. Kierowcy, którzy mijali dzieci, widzieli, że jest na tych radarach prędkość wypisana, zwalniali i natychmiast zwalniali, więc to takie było bardzo też przekonujące, oczywiście wiadomo, że nie stać nas na radary, żeby kupić i dzieciom zawiesić. Możemy namalować znaki ograniczające prędkość na plecakach i wszczepić je z tyłu i w ten sposób zachęcać do zwolnienia koło szkoły albo po prostu po drodze dzieci czy młodzieży do szkoły. Pewnie młodzież to trudniej byłoby w to zaangażować, bo mniej chętnie by nosili takie rzeczy. No i właśnie, tu jest kolejna rzecz, tak, że trzeba dostosować swoje działanie do grupy, tak? Bo jeśli to mam młodzieży chcemy zapewnić bezpieczeństwo, no to już nie nakleimy im znaku drogowego z ograniczeniem prędkości. Bo takie mniejsze dziecko może chcieć takie coś nosić, jeśli to jeszcze będzie takie fajne, zrobione, wiecie, nie wiem, błyszczące na przykład odblaskowe i jeszcze jakieś fajne, taki będzie w fajnym stylu profesjonalnie zrobione, no to pewnie chętnie, może tutaj da się jakąś lokalną firmę ubezpieczeniową zaangażować, która w szkole na przykład sprzedaje ubezpieczenia. Albo może patronat tutaj policji, prawda, da się może w jakiś sposób fajnie wesprzeć, wypasić, że tak powiem, ten znak, który się przyczepi do plecaka.
Jeszcze raz, do kogo mówimy, czyli trzeba pamiętać o tym języku bardzo dobrze, żeby właśnie dostosowane było do grupy wiekowej, żeby też mówić, prawda, też w odpowiedni sposób, w odpowiedniej formie po prostu, żeby dało się potem na koniec powiedzieć właśnie, co chcemy, co jest to najważniejsze, jaki jest ten najważniejszy nasz przekaz. Nie mówimy tylko już o tym, że może to ograniczenie prędkości koło szkoły, tylko właśnie, nie wiem, to hasło będzie zwolnij koło szkoły na przykład. No i to jest takie coś, co będzie może na tym znaku też napisane, może w przekazie, może na wszystkich plakatach, filmach, czy po prostu na początku, czy na końcu każdego apelu. Czas, no i sojusznicy. To jest ten taki właśnie, ten schemat, który na początku trzeba określić. I chciałbym wam jeszcze pokazać taką kampanię szkolną, która odbywała się właśnie, zainicjowali ją licealiści i potem ona się rozlała dużym echem. I temu też kilka rzeczy towarzyszyło. Ja ją zaraz tutaj wam uruchomię. Możemy przeanalizować właśnie, czy udało się założone elementy spełnić. Momencik, tylko muszę tutaj wrócić do swojej opisu. Nie wiem, czy znacie tę piosenkę i ten spot. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell. Ewidentnie tutaj dostałem wsparcie od mojej. You never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, yo? I don't know. Where's the proof, yo? I don't know. People killing, people dying. Children hurt, I hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Love is the solution. Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Przepraszam was za to zamieszanie. Tutaj chciałem coś w międzyczasie zrobić, ale pokręciłem chyba wszystko, co było możliwe. Teraz poprosiłem moją koleżankę, która tutaj mi pomoże udostępnić to drugie nagranie. Jak będziesz, Dario, gotowa, to możesz to zrobić. To nagranie dotyczy właśnie tego spotu i jest rozmową z tymi osobami, które stworzyły ten spot, więc chwilkę posłuchajmy tego jeszcze nagrania. Dobrze, rozumiem, że jest jakiś kłopot z odtworzeniem. Przepraszam za te problemy. Mi wszystko dobrze wcześniej działało, ale się rozumiem, że jest jakiś kłopot z tym. Historia jest taka, że grupa młodzieży po prostu w liceum, w klasie maturalnej, w momencie, kiedy był kryzys uchodźczy, czyli w 2015 roku, stworzyła właśnie cover do słynnego nagrania, słynnej piosenki. I tym coverem właśnie, raz, że nagrali to w profesjonalnym studiu, co prawda, natomiast jakby samo nagranie filmu było zrobione w sali gimnastycznej, telefonem komórkowym, więc jakby to rzeczywiście wszystko, jakby to, ten element jest zupełnie do zrobienia przez każdą grupę. Wiadomo, że teraz też tak się po prostu robi, że telefonami komórkowymi się nagrywa. Dźwięk, co prawda, był lokalne studio wsparło grupę młodzieży nagraniem tym profesjonalnym, natomiast nagranie było wiralowe. Do tej pory wydaje mi się 400 tysięcy ludzi obejrzało, jeśli się nie mylę.
Już teraz nie będę przeskakiwał, żeby już nie tracić czasu. Tak, bo wtedy było 200 tysięcy, zdaje się, że mówili w tym w telewizji, natomiast teraz jak patrzyłem, to wydaje mi się, że już 400 tysięcy ludzi obejrzało, co jest oczywiście ogromną widownią, jak dla takiego właśnie młodzieżowego filmu. 446 tysięcy wyświetleń, dziękuję za podpowiedź. Czyli to jest ogromna publiczność, wtedy 200 po tam chyba tygodniu, jak w telewizji mówili, w pytaniu na śniadanie. Więc jest to do zrobienia. Oczywiście wtedy to YouTube mówi, ile tych wyświetleń było, więc to nie TVP. Natomiast działanie młodzieży zrobione właśnie na telefonie komórkowym, no oczywiście dźwięk podrasowany, ale to jest też myślę, że do zrobienia w innej sytuacji. I właśnie wylądowali w śniadaniówce, tak? Czyli w takim paśmie największej popularności, największej widowni. Wielu osób ich zobaczyło, wielu celebrytów ich właśnie doceniło i udostępniło ich nagranie dalej. Tutaj widzimy właśnie, że... No i właśnie pytanie, czy wracając do naszej rozpiski, czy te założone cele zostały osiągnięte, tak? Czy ten cel właśnie zmiany podejścia do uchodźców został zmieniony? No pewnie nie, tak, bo ani uchodźców nie Polska nie przyjęła, ani jakoś rząd nie zmienił swojego nastawienia, natomiast na pewno ludzie uwierzyli, że młodzież potrafi działać skutecznie i przemawiać do społeczeństwa, prawda? To była jedna z takich rzeczy, w którym właśnie młodzi ludzie powiedzieli swoje zdanie i było to usłyszane przez całą Polskę właściwie, choćby przez tę śniadaniówkę właśnie, czyli telewizję śniadaniową. Czyli jest to możliwe. Małym nakładem pieniędzy, a właściwie prawie żadnym, udało się to zrobić. No oczywiście to, tak jak mówię, no to był przebój wykorzystany, cover do przeboju. Był to czas kryzysu uchodźczego, kiedy o tym bardzo dużo mówiono, w tym negatywnie, więc wiele osób na pewno miało taką potrzebę, żeby mówić o tym pozytywnie, no ale właśnie to jest kwestia właśnie wyczucia tej chwili. Która jest chwila dobra na mówienie o czymś ważnym, o ważnym temacie, o konkretnym temacie? Więc na pewno to, że młodzież przedstawiła swoje właśnie wartości, miała pomysł dobry, zaangażowała siły, zaangażowanie, to sprawiło, że się udało i bardzo szeroko ten film się odbił. I wydaje mi się, że to jest możliwe w związku z tym, jakby, że takie historie się odbywają i kwestie właśnie, tak jak młodzieżowy strajk klimatyczny, także ma bardzo szeroki oddźwięk, bo jest właśnie bardzo popularny, są to bardzo bieżące sprawa, może zaraz nam ziemia zniknąć, prawda, więc porusza to młode osoby, ale też za nimi inne osoby, które też poza tym właśnie, że widzą, że jest dużo problematycznych rzeczy, to jeszcze właśnie widzą, że trzeba działać po prostu i młodzież jest zaangażowana w to, więc że warto ich wesprzeć i w tych strajkach też uczestniczą dorośli w różnym wieku osoby, więc to jest ewidentnie takie poruszające i mobilizujące do działania. Podsumowując, jeszcze kilka takich wskazówek chciałem dać, takich być może kluczowych rzeczy, o których warto pamiętać przy tworzeniu kampanii. Na pewno warto przygotować strategię. Czyli z jednej strony właśnie to, z jednej strony właśnie ten jasny przekaz, jasny temat, na którym się oprzemy, wybrać konkretnie grupę ludzi, do których się też będzie to kierowane, wybrać działania, które będziemy robili i z czym osoby, które wezmą udział, mają wyjść, co chcemy, żeby z czym wyszli. To jest ta strategia właśnie i do kogo chcemy dotrzeć, do jakich liczb być może, z jakim tematem konkretnym, z jasnym przekazem. Nie wystarczy nośne hasło, bo często hasła, te tak zwane copywriting, czyli te hasła, za które się płaci miliony pewnie, to oczywiście jest trudna rzecz, nie każdy ma taką kreatywność, wręcz niewielu, albo całe zespoły nad tym muszą myśleć, żeby hasło było bardzo nośne i takie bardzo dobre.
Czasami udaje się trafić na takie hasła, ale to nie jest nic do wyciągnięcia z kapelusza. Więc, ale jakby zostanie na tym punkcie, że po prostu samo nasze hasło nie wystarczy, że potrzebne jest coś więcej. Ważne, żeby nie szokować. Tutaj ważniejsza jest refleksja niż właśnie szok. I ważne, żeby właśnie skłonić do myślenia, skłonić do zmiany, bo to jest skuteczniejsze niż właśnie jakieś epatowanie emocjami złymi, epatowanie jakimiś, nie wiem, przekleństwami, choćby tutaj jedno z tych rzeczy, które pokazywałem, te kampanie to młodzieżową, to oni trochę poepatowali, ale to też, żeby pokazać właśnie i dotrzeć z językiem i trochę pokazać, czy mamy do czynienia, bo pewnie nie każdy ma, no wy akurat słyszycie młodzież, tudzież wy młodzi tutaj, którzy jesteście, też słyszycie się nawzajem, więc wiecie, co jak się do siebie mówi, natomiast to też, żeby być przekonujący, żeby być wiarygodnym, często po prostu musi być to wyrażone w taki właśnie sposób. Natomiast nie chodzi o to, żeby, jak nie wiem, mówimy o przemocy w rodzinie na przykład, to żeby pokazywać właśnie zakrwione twarze, skutki tego, statystyki właśnie, nie wiem, ile osób umiera, czy ile osób trafia do szpitala, tylko bardziej chodzi o to, żeby pokazać jakieś rozwiązanie, jak można temu przeciwdziałać, jak jakoś skłonić do refleksji. Oczywiście niekoniecznie akurat samych sprawców, natomiast oczywiście sąsiadów, prawda, żeby zareagowali tak samo jak przy... To uruchamianie właśnie świadków jest takie chyba najbardziej możliwe i warte do zrobienia, czyli bardziej starajmy się przemawiać niż szokować. No i właśnie, no i tak jak przed chwilą też wspomniałem, nie wystarczy tylko powiedzieć o tym problemie, ale też pokazać, jak to można rozwiązać, czyli nie to, że ta nienawiść jest w internecie, czy przemoc jest gdzieś tam w domu, domowa, tylko właśnie zasugerować. Widzisz, zareaguj. Tak znowu wracam do tego hasła młodzieżowego, które jest bardzo aktualne. Też to tutaj się przewijało w tym, co mówiłem, to, żeby mówić językiem odbiorcy. Natomiast też, jeśli do kogoś apelujemy, żeby się zmienił, jeśli chcemy, właśnie pokazujemy ten kontekst taki, że już może czas zmienić pewne nastawienie do pewnych osób, pewnych grup, pewnych tematów, zacząć o czym mówić, to nie można powiedzieć, że ty jesteś głupkiem, zmień się. Nie można kogoś stygmatyzować, bo właśnie, nie wiem, czy osoby właśnie, które czasami właśnie, nie wiem, posługują się jakimś, nie wiem, wulgarnym językiem albo są agresywne, to one też chcą być traktowane z szacunkiem. One też często mają, to jest ich forma jakiegoś takiego reakcji na pewną sytuację, prawda? I dlatego jeśli chcemy do kogoś przemówić, to wiadomo, że nie będziemy go obrażali, prawda, żeby go przekonać do tego. Więc warto tutaj z jednej strony właśnie mówić językiem grupy, do której się mówi, niezbyt łatwym, niezbyt trudnym, po prostu trzeba go dostosować do danej grupy, no i właśnie bez obrażania. No i tak, no i w każdym działaniu, cokolwiek byśmy nie robili, to jednak główna rzecz, czyli taka najbardziej skuteczna, to taką, żeby klamrą zamknąć ten temat, jest to, że jednak najbardziej skuteczna będzie edukacja, prawda? I żadne hasło, żaden spot najdroższy nie zrobi tego, co może właśnie przekazać jakieś właśnie sprawdzone informacje, merytoryczne treści, prawda? To jednak jest najbardziej skuteczne i wiadomo, że nawet mały warsztat może dać więcej niż, prawda, jakiś spot w internecie, bo do świadomości, do postaw, do jakichś przekonań, myśli, no to może właśnie tylko edukacja przemówić. Natomiast te spoty, czy reklamy, czy plakaty mogą być takim wsparciem, promocją tego, podbiciem, zachętą, rozpropagowaniem.
informacją, potem dokumentacją, mogą być do tego używane, natomiast też nie warto też się na tym skupiać, żeby to był główna para szła właśnie w te przekazy właśnie multimedialne, bo to jest fajne, to może być atrakcyjne, jeśli mamy odpowiednie umiejętności, narzędzia, czasami pieniądze, albo dostęp do pewnych właśnie tutaj studia nagraniowego, czy dobrej kamery, natomiast jednak najważniejsza, szczególnie w waszym kontekście właśnie pracy z młodzieżą, pracy w szkole, pracy z ograniczonym budżetem, to postawiłbym bardziej właśnie na przekazywanie tych umiejętności właśnie takich edukatorskich, żeby właśnie tworzyć osoby właśnie, które będą rówieśniczo też przekazywały pewne informacje, potrafiły właśnie podzielić się wiedzą, podzielić się umiejętnościami. Tak, czyli żeby to nie tylko na was ciążył ten na was nauczycielach, nauczycielkach ciążył ten jakiś taki ciężar edukacyjny, no najskuteczniejszą będzie metodą, żeby jednak wasza grupa, ten zespół taki, który tworzy kampanię, który widzi problem, który jest zaangażowany w tworzenie, żeby ten zespół właśnie młodzieżowy przekazywał to dalej. To też mówię do was młodych, może teraz chyba tutaj mniejszość jest, że to jak wy mówicie bardziej wiarygodnie, wy mówicie skutecznie, wy wiecie jak mówić i wiecie do kogo mówić w jaki sposób i wy też jesteście bardziej właśnie przekonujący po prostu. Więc dorosłych zachęcam, żeby się właśnie tutaj konsultować i naradzać wspólnie. I też, no wiadomo, że to też może tak jak w tym przypadku spotu o nienawiści tego młodzieżowego, może to się skończyć właśnie jakimiś takimi wulgaryzmami. I oczywiście no to jest kwestia tego, gdzie to robimy i czy możemy sobie na to pozwolić, bo oczywiście to nie jest konieczne, tak? Można to inaczej zrobić. Natomiast no, czasami to po prostu jest konieczne. Tak wynika również, tak to się odnosi do protestów i być może to też właśnie przychodzi czasami taki moment, że rzeczywiście tego przekleństwa trzeba użyć, żeby może wyraźnie zabrzmiało, że nie tylko konstytucja, ale też właśnie niektórzy muszą się upominać głośniej o prawa i w taki sposób, który to kontrowersyjnie. To jest zresztą z mojej z tej specjalności, czyli dotyczy mowa nienawiści, też bardzo łączy się z wolnością słowa i wolność słowa łączy się z tym, że czasami łączy się z takim prawem do wyrażania niepopularnych, kontrowersyjnych rzeczy. I Rzecznik Praw Obywatelskich też tego broni, tego prawa, mimo że często właśnie nam się to nie podoba, że pewne grupy radykalne też używają takich właśnie bardzo radykalnych też treści. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prawa Człowieka, Konstytucja również tego broni, mimo że właśnie nie zawsze lubimy to. Natomiast to jest też, to w dwie strony działa i oczywiście szkoła, no i no pewnie społeczeństwu też to służy, żeby jednak dbać o to, żeby ten przekaz był bardziej dialogowy i no, taki, prawda, z szacunkiem do drugiej strony, natomiast no oczywiście to są takie momenty, gdzie to jest jakaś druga nasza noga pewnie też w CEO się odzywa, gdzie właśnie rzeczywiście obywatele czasami muszą tą nogą tupnąć, język wyszczerbić i żeby dotrzeć, swój cel osiągnąć, to muszą pewnie jakoś trochę bardziej się wyraźnie wyrazić. Przepraszam za ten powtórzenie. Ale jakby to nie tutaj, nie ten temat, możemy kiedyś jeszcze spotkać, żebyście wy też mieli swój głos, nie tylko na czacie. Bardzo chętnie porozmawiam też na ten temat. Jak najbardziej nie chodzi tutaj oczywiście o wandalizm i agresję, bo jednak też prawo do wyrażania się też i nasze te kampanie społeczne i też nasze takie, one też mają ten aspekt aktywizmu i tego wychodzenia na ulicę, prawda, prawa do zgromadzania się, żeby o swoje prawa walczyć, bo mówiliśmy tutaj dużo o takich tematach typu właśnie dziury w drodze, czy brudne powietrze skażone, czy tam jakoś zanieczyszczone. Natomiast oczywiście wiele spraw dotyczy naszych praw, czy człowieka, czy właśnie praw kobiet, praw dzieci, czy włącznie z tym do ukończenia 18 roku życia. Ważne jest to, żeby móc się właśnie wyrazić swoje żądanie, czy właśnie chęć osiągnięcia jakiegoś prawa i no i to ważne, po prostu czasami trzeba bardziej po prostu się tak, no
protestować czy domagać czegoś, co nie jest takie proste, prawda? No bo wiadomo, że nawet czy samorząd, czy rząd też ma ograniczony budżet i każdy o swoje budżety, każdy o budżet na swoje działanie, czy swój interes próbuje walczyć, no i na wszystko nie starczy pieniędzy. Pamiętajmy, że to wszystko są pieniądze nasze z podatków też, więc oczywiście jest to skomplikowana sprawa. Ale zachęcam, to wracając do tego, żeby to były osiągalne cele, osiągalne też te strategie, takie, żeby wymyślać sobie takie osiągalne rzeczy, żeby nie marzyć o tym, żeby zmienić cały świat naraz, tylko najpierw zacząć od tych drobnych kroków, na które jesteśmy w stanie zareagować, jakoś wymyślić akcję i ją skutecznie przeprowadzić lokalnie, a jak się uda, no to wtedy szerzej, żeby ją też rozpowszechnić i zachęcić innych, tak jak tutaj ta młodzież z Łomży, której spot właśnie wylądował w tej wizji śniadaniowej. Słuchajcie, mamy 5 ostatnich minut. Ja właściwie już tutaj swoje slajdy skończyłem i dziękuję wam, że mnie słuchaliście, wytrzymaliście wszelkie moje problemy techniczne. Jestem ciekaw, czy macie pytania, na które jeszcze mogę odpowiedzieć, odnieść się. Jak chcecie, żebym wam przysłał jeszcze któryś z tych spotów, to proszę o kontakt pod poniższym mailem. Życzę też powodzenia w kampaniach szkolnych, młodzieżowych. W razie potrzeby też proszę o pytania dodatkowe. Chętnie się podzielę jeszcze jakimiś informacjami. Dobra, dzięki wielkie, Jasiek, za dzisiejszy webinar. Ja również Państwu dziękuję za uczestnictwo w tym spotkaniu. I jednocześnie zapraszam na kolejne webinary, które się odbędą. Następny będzie na przykład 12 listopada i będzie to webinar Jak czytać, żeby nie zasnąć. I koleżanka Aneta będzie go prowadziła. Mam nadzieję, że będzie to też wartościowe dla Państwa spotkanie. W takim razie dziękujemy Państwu bardzo. W razie pytań i Jasiek, i ja będziemy dostępni, żeby odpowiedzieć na jakieś nurtujące kwestie. I życzymy miłego wieczoru. Jeszcze wklejam link do następnych webinarów. Dziękujemy bardzo.